Kolejowe przejście graniczne w Braniewie znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim na północy Polski. Stacja graniczna oddalona jest od granicy o około 8 km. Przez drogę celną biegną dwa tory o dwóch szerokościach. Tor normalny, czyli europejski o szerokości 1435 mm oraz tor szeroki o szerokości 1520 mm. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy znaczny wzrost przewozów towarowych. Jest to, można powiedzieć, związane z wejściem tak jakby nowego gracza, czyli Chin, do obrotu towarowego. Odpowiedzią na takie wyzwanie jest prowadzona przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie inwestycja w zakresie doposażenia oddziału celnego w Braniewie w wielogabarytowe urządzenie skanujące. Projekt budowy rentgena formalnie został rozpoczęty w 2018 roku. Po uzgodnieniach zostało ustalone, że skaner zostanie zlokalizowany około 400 metrów od granicy. 22 października 2019 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w systemie Zaprojektuj i wybuduj. Wartość umowy to ponad 22 miliony złotych, a finansowanie w całości zostało pokryte ze środków budżetowych. Na teren budowy zostało dostarczonych około 1900 ton betonu, około 30 ton stali oraz około 15 ton konstrukcji stalowych. Waga samego urządzenia to około 20 ton. Zasadnicze prace budowlane zakończyły się pod koniec zeszłego roku. Obecnie trwa etap końcowy. Przewiduje się, że pierwsze pociągi zostaną przeskanowane w maju bieżącego roku. Warto również zaznaczyć w tym miejscu, że jest to najnowocześniejsze urządzenie tego typu w Polsce. W skanerze zamontowano nowoczesne rozwiązania informatyczne, które pozwalają na skanowanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w każdych warunkach pogodowych. Skaner pozwala na wykrycie różnych materiałów, materiałów wybuchowych, broni, a szczególnie skrytek w elementach konstrukcyjnych i przeróbek w każdym rodzaju wagonu oraz w każdym rodzaju kontenera. Jest to pierwszy skaner kolejowy na granicy Polski z Rosją.